Mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie tym filmem, o które nikt nie pytał, ale każdy na nie czekał, ponieważ dzisiaj zajmiemy się sprzątaniem. I żeby nie było, ja nie jestem żadnym ekspertem ani autorytetem, jeżeli chodzi o sprzątanie, absolutnie nie, ale już od kilku lat stosuję naturalne środki czystości, albo kupne, albo robię je sama i chciałam się z wami podzielić moim skromnym, ale kilkuletnim doświadczeniem. Dzisiaj na tapet. Weźmiemy kuchnię, ponieważ na święta Bożego Narodzenia i na Sylwester było gotowane, ale niekoniecznie było sprzątane. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć, jak oszukać mózg po to, żeby przyjemniej wam się korzystało z naturalnych środków czystości. Bo wydaje mi się, że obok argumentu, że dla niektórych naturalne środki czystości, bądź samorobne środki czystości są nieskuteczne, chociaż uważam, że to nieprawda, to kolejnym argumentem może być taki, że nieprzyjemnie się je używa. Więc dzisiaj mały trik, jak oszukać mózg, żeby sprzątało się tymi naturalnymi środkami przyjemnie. A ja chyba zacznę od czynności, którą lubię najmniej. Chodzi o wyniesienie śmieci. A tutaj a propos śmieci, dowód na to, że mieszkanie ponad 100-letniej kamienicy, mimo że jest fajne, to czasami jest jednym wielkim kompromisem. Z racji tego, że jest tutaj grzejnik, nie można było zrobić normalnej, regularnej szafki, więc pod zlewem w kuchni jest sobie po prostu taka półeczka, która pasuje do reszty. I w sumie rozwiązanie okazało się dość praktyczne, ponieważ mam tu patelnie i deski, które są dosyć duże i które nie mieszczą się normalnie, regularnie w szafkach. A wyżej są śmieci bio. Ja już wcześniej chyba coś na kanale mówiłam na ten temat, ale jeżeli chodzi o śmieci, to ja staram się nie używać worków na śmieci, a śmieci bio wyrzucam też bezpośrednio do pojemników. Co więcej, jeżeli chodzi przynajmniej o Gdańsk, nie wiem jak jest w innych miastach, to wytyczne miasta są takie, żeby śmieci wyrzucać bezpośrednio do kontenera bądź w workach, które są kompostowalne. Nie biodegradowalne, ale kompostowalne. I niestety z tego co widzę, to tak naprawdę mało osób stosuje się do tych wytycznych. Przeczytajcie, jakie macie wytyczne w swojej gminie bądź w swoim mieście. I żeby nie było to, tak jak uprzedzałam, jest bałagan, jest brudno, bo to jest życie, a nie Instagram, a ja nagrywam film o sprzątaniu, a nie o posprzątanej kuchni. Now won't you come along with me? Down the Mississippi. We take a trip to the land of dreams, steaming down the river down to New Orleans. No i niestety przez to, że staram się nie używać worków, to niektóre śmietniki czasami trzeba umyć wodą i pomimo tego nadal uważam, że jest to opłacalne środowiskowo, bo jeżeli myślicie o używaniu bądź nieużywaniu worków na śmieci, to nie chodzi o samo kupno worków na śmieci jako przedmiot, ale wiąże się z tym jeszcze cały ślad węglowy i ślad wodny, który na przykład generuje transport tych worków, a czasami worki nawet ekobiodegradowalne transportowane są z zagranicy, więc ja uważam, że lepiej od czasu do czasu umyć niektóre śmietniki, na przykład papieru nie trzeba nigdy myć. Ale na przykład no, śmietniki bio, staram się myć po każdym użyciu. Jeden patent mi bardzo w myciu śmietników pomaga bidetka. Jeżeli macie możliwość doprowadzenia, nie macie bidetki, a jesteście przed remontem, w trakcie remontu i macie możliwość doprowadzenia kolejnego źródła wody, to bardzo polecam to rozwiązanie. Bidetka jest dla mnie bardziej praktyczna niż bidet, którego tak naprawdę nigdy nie miałam, ale z którego korzystałam, więc wydaje mi się, że mogę też coś na ten temat powiedzieć. Zanim przejdę do praktyki, czyli do tego, jak oszukać nasz mózg, żeby sprzątało nam się lepiej,
to trzeba zrozumieć, jak działa nasz zmysł węchu na nasz mózg, ponieważ zmysł węchu jest jedynym zmysłem u ludzi, który ma bezpośrednie połączenie z mózgiem. I mimo tego krótkiego, bezpośredniego połączenia, to czas reakcji mózgu na zapach jest dość długi, chociaż dla mnie i tak jest stosunkowo krótki, ponieważ trwa między 0,6 a 2 sekundy, czyli ludzie maksymalnie po 2 sekundach od poczucia danego zapachu reagują na niego w jakiś tam sposób. I coraz częściej mówi się o tym, że zapach ma wpływ na ludzkie zachowania i ludzkie emocje, co bardzo często wykorzystuje się w marketingu, na przykład rozpylając przyjemne zapachy w centrach handlowych, czego osobiście bardzo nie lubię. I dowodzą tego eksperymenty, empiryczne eksperymenty naukowe. I część wpływu zapachów na zachowania i emocje ma związek z tym, że ludzki układ węchowy jest powiązany z ludzkim układem limbicznym. A układ limbiczny to układ, który odpowiada właśnie za stany emocjonalne i za zachowania. I w różnych eksperymentach potwierdza się to. Na przykład był taki eksperyment, gdzie ludzie byli narażeni na zapach środków czyszczących, co powodowało, że wykazywali większą chęć do sprzątania. Co więcej, ten układ zapach kontra zachowanie był tak silny, że nawet kiedy ludziom się po prostu tylko wydawało, że czują zapach środków czyszczących, a tak naprawdę w powietrzu go nie było, to nadal ludzie wykazywali te zachowania. Zapach środków czyszczących wywoływał większą chęć do sprzątania. Czystość to w rzeczywistości tak naprawdę brak brudu, więc tak naprawdę czystość nie powinna być zapachu, jednak współcześnie jest inaczej, ponieważ czystość w danych krajach, w danych regionach kojarzona jest z konkretnym zapachem i na przykład w Polsce czystość kojarzona jest z zapachem głównie cytrusów, cytryn i mięty, ponieważ występują u nas głównie takie środki czystości o takich zapachach i już od małego jesteśmy pod wpływem tych środków, więc czystość kojarzy nam się z konkretnymi zapachami. Kiedy w czasie posiłku był rozpylony zapach cytryn, to ludzie wykazywali większą skłonność do sprzątania okruszków po tym posiłku. Więc żeby oszukać mózg, musimy znać to połączenie zapachu z naszym zachowaniem i wykorzystać to w praktyce. Okej, kiedy już wiemy, jak działa układ limbiczny z naszym zmysłem węchu, możemy przejść do praktyki. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy musiałam posprzątać i nie było odtu, bo ja do tej pory robiłam uniwersalny środek czystości na bazie octu. Tego octu było maksymalnie 30%. No ale i tak ten uniwersalny domowy środek czystości był po prostu śmierdział octem. Można było użyć octu aromatyzowanego skórkami na przykład cytrusów, no ale wiecie, to nie maskowało w 100% zapachu octu. I wydaje mi się, że niektórzy właśnie mogą się zniechęcać do ekologicznego sprzątania po takim eksperymencie i przygotowaniu uniwersalnego środka czyszczącego z octu, bo to po prostu niektórym bardzo, bardzo, bardzo śmierdzi. W momencie, kiedy musiałam posprzątać, nie było octu, a moje lenistwo nie pozwalało mi iść go kupić, pomyślałam sobie, że zrobię improwizowany, uniwersalny środek czystości na bazie wody, odrobiny płynu do mycia naczyń, ekologicznego płynu do mycia naczyń, bo wydawało mi się, że dodatek ekologicznego płynu nie zniszczy żadnej powierzchni, której mam w mieszkaniu, i dodałam jak zwykle kilkanaście kropel olejku eterycznego i to było to. Ten środek nie zostawiał smug, był nadal ekologiczny i ja od tamtego momentu, to było kilka miesięcy temu, robię taki środek właśnie na bazie płynu do mycia naczyń i jeżeli chcecie zacząć eksperymentować z naturalnymi środkami czystości, myślę, że warto nie zaczynać od octu, tylko od czegoś, co pachnie przyjemniej właśnie, żeby oszukać nasz mózg. Najpierw, tak jak powiedziałam, chlust płynu do mycia naczyń, naprawdę na oko. Jeżeli dodacie chlust, to nie zostawi wam to smug. Wszystko, do wszystkiego dolewam wody do pełna.
I na sam koniec ja mam akurat olejek grejpfrutowy, czyli cytrusowy, bo ten zapach też przez wypranie mózgu kojarzy mi się ze sprzątaniem. Ja lubię dodawać go dużo, czyli około kilkanaście kropel. I gotowe. Naprawdę nie ma w tym, tak jak widzicie, dużej filozofii, aż mi w sumie głupio, że to nagrywam. Ale uważam, że jest to doskonały zestaw startowy, ten uniwersalny środek, bo ja nad czyszczeniem naprawdę wszystko i nie zniszczył mi jeszcze żadnej powierzchni, łącznie z drewnem olejowanym. Jest to doskonały środek startowy, żeby zacząć swoją wspaniałą przygodę z naturalnymi środkami czystości. I teraz chyba połknę kolejną żabę, bo jedną już połknęłam, wrzuciłam śmieci. W połykaniu żaby chodzi o to, żeby najpierw wykonać czynność, która jest dla nas, bądź wydaje się dla nas tą najtrudniejszą i najgorszą. Więc ja teraz połknę żabę numer 2, czyli posprzątam szafkę śmietnikową, która nie była już sprzątana dość długo. Tym właśnie środkiem i którąś z wielorazowych szmatek, to też już wiele razy pokazywałam. Ja po prostu jak mi się jakieś ubranie zużyje bądź coś w tym stylu, to drę to na szmatki i używam tego bardzo, bardzo, bardzo długo, aż nie ma w tym dziur. Piorę to normalnie w 60 stopniach w proszku razem z ręcznikami i nie brzydzi mnie to, ponieważ temperatura 60 stopni jest wystarczająca, żeby zniszczyć, zabić większość bakterii, wirusów i grzybów. Tym bardziej, jeżeli proszek, którego używamy, ma odkażacz w sobie, a jeżeli nie ma, to wystarczy dodać do proszku łyżkę nadwęglanu sodu. Koniec, miły akcent. Chciałabym przymocować kalendarz zierek na ten rok, chociaż już najwyższy czas. I chyba go przymocuję tutaj, jest mniej więcej na wysokości wzroku. Mam nadzieję, że taki film był dla Was inspirujący, bo ekosprzątanie jest przede wszystkim zdrowsze, ale też tańsze, bo nie trzeba kupować gotowych środków czystości, przynajmniej nie wszystkich, bo ja użyłam tylko płynu do mycia naczyń i sody oczyszczonej. A jest zdrowsze dlatego, że producenci konwencjonalnej chemii nie mają obowiązku informować o każdym ze składników i na przykład zapach jest notowane często w składzie jako perfum, po prostu perfum. I tak naprawdę nie wiemy, czy to jest naturalny olejek eteryczny, a prawdopodobnie nie, bo producent by się tym pochwalił, czy coś, co jest związkiem endokrynnie czynnym, a substancje zapachowe są potencjalnie takimi związkami i mogą oddziaływać na naszą gospodarkę hormonalną, powodując jej zaburzenia. Także dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu. Pa! And don't pretend that nothing's wrong. Listen up, you better work, 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 work. If you're there, I know work, 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 work. Soon you will get fired, 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 fired. Please don't make it be a turn, 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 turn. Why you walk alone, 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 alone? If you didn't keep, you will get hurt.